Siemano, z tej strony Kosiorski. Udało mi się przejść ten Combat Simulation Event za pomocą Freezy jako Frienda. Za chwilę wam, w sumie mogę od razu wam pokazać team, także to jest team, jakim mi się to udało zrobić. Zaraz wam pokażę, jak wyglądała walka i to będzie taki krótki filmik, bo tak jak mówiłem, chciałem, jakby to jest to samo, co pokazałem na głównym filmiku, chyba team dosłownie ten sam, taktyka ta sama, więc nic nowego tu nie ma, ale powiedziałem, że wstawię, że napiszę, jeżeli uda mi się zrobić i udało mi się zrobić, czyli tak. Tu mi się jakby, nie miałem internetu, to jest filmik nagrany wcześniej, więc nie mogę kliknąć, ile tam Frieza miał, Friend, tam wszystkich statystyk, no ale widać, że jest Rainbow. I główny, no to Candy Vegito na liderze, tak jak mówiłem, 20% atak, dev za złapany orb, Friend właśnie Goku, Frieza, czyli Dasie. I ja wybrałem Omega Shenrona, który był tu kluczowy i również się pojawił fizyczny Kid Buu. I już sobie zobaczmy, jak to wyglądało. Zobaczcie, na sam start ten czerwony Omega Shenron obniżył przeciwnikowi atak, przez co nasz Frieza miał już większe statystyki na sam początek. Frieza sobie zwiększa, znaczy ma tam dodatkowy atak, jeżeli przeciwnik ma obniżony atak. Często się też używa zielonego Tiena, który jest też supportem i obniża atak w połączeniu z tym Friezą, bo jest po prostu na to idealny. Tutaj również w rotacji mieliśmy fizycznego Kid Buu, który zwiększa bodajże o 50% atak wszystkim sojusznikom. Czyli tak, mieliśmy o 50% zwiększony atak dla wszystkich, mieliśmy odjęty atak przeciwnikowi, czyli praktycznie idealne warunki. Była to pierwsza tura i zobaczcie, fajnie ułożyły się kije, bo miałem od razu możliwość zrobienia na Omedze ultimate'a, a jego, znaczy superataku, a jego superatak obniża o 80% def. Nie wiem, jakie bardzo miało tutaj znaczenie obniżenia defa, ale pomyślałem, że zawsze to może być miły dodatek. Zobaczcie, kij ogólnie nie są super ułożone. Ja użyłem support itemek raz. No, coś tam się zmieniło, zostały żółte i fioletowe i zmieniam drugi raz. Tak jak mówiłem, kurczę, za szybko. Tak jak mówiłem, ten itemek, jakby można go raz użyć i zmienia orby, drugi raz też zmienia orby, ale te drugie 5% się nie włączy, jakby to tylko jedno 5% dodatkowego ataku jest i często jak macie swojego Freezę, to możecie też spróbować po prostu na jednej turze użyć raz ten item, na drugiej turze drugi raz ten item. No i właśnie, ja na przykład jak tu jest Frieza Tech, to równie dobrze mógłbym zmienić też na innego koloru te orby i też innego koloru używać, ale tego itemka akurat mam, tego używałem i z tym, no cóż, postanowiłem polecieć YOLO, udało mi się właśnie zmienić wszystkie orby, 23 orby złapane, czy tam plus 23, 6, 2, 4, 5, ich jest 30 niby? Dobra, nawet nie wiem, ile ich tu szczerze mówiąc jest. Dobra, czyli mamy praktycznie możliwy jak największy atak, obniżony, no wszystko co już, nic więcej bym tu nie zrobił. Także sytuacja praktycznie idealna się trafiła i patrzymy, my tam jakieś obrażenia dostajemy, zadajemy, Omega Shenron zadaje damage, coś tam zrobił, krytyk, obniżył defensywę i wjeżdża Frieza. I co ciekawe, przed tym miałem też taką podobną sytuację i Frieza nawet zrobił podwójny atak, ale nie udało mi się tego zrobić w dwie tury nawet. Także to jest bardzo dziwne, że nieraz nawet Frieza potrafi zniszczyć na jedną turę sam, a nieraz na dwie nie potrafi i udało się. Także na jednego hita praktycznie Frieza Friend, także to jest coś super, że da się to zrobić, no po prostu jakimiś innymi, nie mając swojego Frieza LR-ki. Ja nie mam swojego Frieza, więc myślałem, że no nie da rady, bo to jest za ciężkie, ale na szczęście się udało. Także tutaj możecie pokombinować taki team. Jeżeli byłby Tarles na pierwszej rundzie zamiast Omegi, też mi się wydaje, że nawet lepiej by było, bo on też obniży atak, supportuje innych pod względem ataku. No i jakoś trzeba kombinować. Postacie dla LR-ki właśnie coś, co obniży atak, doda ataku i jakoś to wyszło. Także jestem mega zadowolony. Za 2 dni chyba kolejny etap, kolejna nowa kategoria tutaj będzie, więc znowu będzie zabawa. No ale cóż, na dzisiaj to tyle. Dzięki za obejrzenie i życzę wam powodzenia i gratuluję wszystkim, którym się to udało. Jak jeszcze wam się nie udało, macie coś podobną drużynę do zrobienia, próbujcie, bo tak jak mówię, jest jakaś szansa. Support itemki, no niestety nie pamiętam, na jakich itemkach są dostępne, ale tak jak mówiłem na ostatnim filmiku, do Canviki support itemki tam można wejść i zobaczyć. Trzymajcie się, miłego dnia.